Audycja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Wracamy do rozmowy. Ja bym chciał dojść do też bardzo istotnego przekazu Jana Pawła II, ale też bardzo istotnego przedmiotu debaty między chrześcijanami a Żydami, nie tylko między teologami, ale także między zwykłymi uczestnikami dialogu, czyli do teologii Shoah, czy teologii po Auschwitz. Jan Paweł II wracał, wielokrotnie wracał, nie tylko w czasie pobytu w Auschwitz, pobytów w Auschwitz, ale także przy innych okazjach do tego fundamentalnego absolutnie doświadczenia, które zmieniło odczuwanie czy nierzadko samoświadomość Żydów współczesnych, a przynajmniej części Żydów współczesnych, ale zdecydowanej większości, ale które zmieniło także w jakimś stopniu samoświadomość teologii chrześcijańskich, nie, bardzo różnych. Na ile można mówić o tym, że ta znowuż to współodczuwanie związane z doświadczeniem osobistym Jana Pawła II, który wprawdzie nie przeżywał Shoah w takim sensie ścisłym, ale przeżywał też doświadczenie wyniszczania narodu i mógł widzieć to, co się działo z jego przyjaciółmi. Na ile to współodczuwanie przekształca się w pewną doktrynę, w pewien pełniejszy wyraz słowny? Ja myślę, że jak w przypadku wielu takich przełomów, które miały miejsce za pontyfikatu Jana Pawła II, to też mamy zaledwie początek. Znaczy nie sposób jeszcze mówić o doktrynie, która by towarzyszyła tej sprawie, czy konsekwencjom zagłady. Wśród tych konsekwencji było również powstanie państwa Izrael. Za Jana Pawła II nastąpiło nie tylko uznanie oficjalne państwa Izrael przez Stolicę Apostolską, ale też stwierdzenie o tym, że w dokumentach watykańskich, że istnienie państwa Izrael ma jakieś znaczenie teologiczne. Właśnie jakieś, to znaczy rzecz jest niedoprecyzowana. Ja myślę, że nie oczekiwałbym, że w sprawie teologii zagłady Kościół katolicki wypracuje jakąś doktrynę. Znaczy, to jest... Teologię wypracowuje. Czy tak, może się teologii Jana Pawła II zagłady? Skończę tamtą myśl. Myślę, że tutaj zawsze będzie spór między teologami, ludźmi wierzącymi w ogóle, którzy, bo to nie tylko teologowie w tym wąskim sensie jako kasta profesjonalistów od wiedzy o Panu Bogu, ale w tym myślę, że każdy wierzący stykając się z tak kolosalnym złem zadaje sobie pytanie o to, gdzie był Pan Bóg. I tu jednych zadowalą odpowiedzi takie mistyczne czy quasi-mistyczne, inni będą próbowali sprawę drążyć dalej i jakoś szukać odpowiedzi takich bardziej satysfakcjonujących racjonalnie. A czy jeszcze są jakieś zręby Jana Pawła II teologii zagłady? Znaczy, w moim przekonaniu to byłoby przede wszystkim takie fundamentalne przekonanie, że Pan Bóg był z tymi, którzy ginęli. Znaczy, że jest to jakaś taka próba aplikacji chrześcijańskiego myślenia o krzyżu, o Bogu cierpiącym, który jest także z człowiekiem cierpiącym. No to można powiedzieć, jest nic nowego w chrześcijaństwie. Znaczy to przekonanie głębokie, że Chrystus współcierpi z cierpiącymi, to jest po prostu Ewangelia. Dokładnie taką samą myśl wyrażał jeszcze w latach 40., jeszcze w czasie trwania II wojny światowej, teolog prawosławny Sergiusz Bułgakow, który mówił, że to cierpienie, które dotyka w tej chwili Żydów, jest nie tylko częścią krzyża Chrystusa, bo to jego naród, ale także częścią takiego współkrzyża Bogu Rodzicy, która obserwuje, jak naród, którego jest córą, poddany zostaje zagładzie.
No, ale myślę, że to myślenie jest istotne, znowu może nie tyle do wewnętrznej dyskusji katolickiej o teologicznym znaczeniu tego tragicznego wydarzenia, jakim była zagłada Żydów, ile w tej sferze publicznej kościoła, funkcjonowania kościoła, w której przypominanie o tym, że Bóg jest z tymi, którzy cierpią, zdarza się z takimi dwoma fundamentalnymi przekonaniami i jest wobec nich w opozycji. Jedno przekonanie, że rację mieli, znaczy inaczej, to się zdarza z napisem Gott mit uns na pasach niemieckich żołnierzy, ich uzurpacją tego, że Bóg jest po ich stronie. A z drugiej strony zdarza się to... Dokładnie, znaczy no... Właśnie dlatego papież odpowiada, to jest Bóg, którego wyście sobie zniekształcili. I z drugiej strony to się zderza też z taką uproszczoną interpretacją, która stawia znak równości albo widzi taką oczywistą ciągłość w rozwoju chrześcijańskiego judaizmu, który bezpośrednio prowadzi do rasistowskiego, hitlerowskiego antysemityzmu. To myślenie papieskie, janowo-pawłowe, powiada, że była tu fundamentalna nieciągłość. Znaczy, że owszem, tradycja antyjudaizmu chrześcijańskiego była, istniała, ale że posłuża się teraz żydowskimi słowami, które tę myśl wyrażają, nazizm nie jest fenomenem chrześcijańskim. To są słowa deklaracji żydowskiej Dabru Emet, która przypomniała o tym, że jakby ostateczny kształt, jaki został nadany ideologii antysemickiej przez Niemców, przez ideologię hitlerowską, nie jest bezpośrednią konsekwencją nauczania pogardy, które w chrześcijaństwie istniało. Ja bym powiedział jeszcze mocniej, takie mam wrażenie, że ile można powiedzieć, że część Niemców głosowała na Hitlera, czy zgadzała się z jego polityką z przyczyn antyjudaizmu chrześcijańskiego albo antysemityzmu ekonomicznego, takiego już oświeceniowego jak najbardziej, to sam Hitler i to nawet niektórzy teolodzy żydowscy na to zwracają uwagę, ale także teolodzy chrześcijańscy, przynajmniej część swojej nienawiści do Żydów czerpał z nienawiści do Boga Izraela, który jest wspólny, który jest także Bogiem chrześcijan. Znaczy, no i to mówi też deklaracja Dabru Emet, że gdyby mógł dalej realizować swoje szaleńcze plany, to jego agresja zwróciłaby się już jeszcze bardziej bezpośrednio przeciwko chrześcijaństwu. Bo tutaj przedmiotem wrogości głównym był sam Bóg, który wybrał naród, i zlikwidowanie narodu miało powiedzieć, wybór Boga nie jest wieczny, w związku z tym on nie jest prawdziwym Bogiem. Oczywiście jest to diabelska misja. Natomiast wracając do tego fundamentalnego przesłania Jana Pawła II, Bóg jest z tymi, którzy cierpią, Bóg jest tam, to ta głęboka intuicja pozostaje, powiedziałbym, nie chcę powiedzieć fundamentalnie sprzeczna, bo tutaj teologie żydowskie się, także teologie żydowskie Holokaustu się różnicują, ale pozostaje fundamentalnie sprzeczna, przynajmniej z częścią tych teologii, które mówią, Boga tam nie było, Bóg się odwrócił, Bóg pozostawił nam wolność, ale akurat tam go nie było, bo nie mógł być przy takim cierpieniu niewinnych. Znaczy, to najważniejsze to, co trzeba tu powiedzieć, no to, że jak pan podkreślił, jest teologii żydowskich, jest tu mnogość. Znaczy, wydaje mi się to o wiele bardziej nawet zrozumiałe, że wierzący Żydzi o wiele bardziej niż wiedzący chrześcijanie nie potrafią sobie teologicznie poradzić z pytaniem o to, dlaczego Bóg mógł dopuścić, który jest miłujący, kochający, mógł dopuścić takie cierpienie, które spadło na jego wybrany naród. Stąd te przeróżne odpowiedzi, idące czasem również daleko dalej. No i trzeba dodać, że nie są to tylko odpowiedzi teologiczne, w sensie takim, że nie są to odpowiedzi
żydowskie formułowane przez wierzących Żydów. No, często świeccy Żydzi też formułują te tezy o nieobecności Boga, a one są traktowane w odbiorze jako tezy wierzących Żydów. No więc tutaj pewne zamieszanie w takim przekazie publicznym istnieje. Istnieje teologii, który mówi, Bóg się odwrócił. Znaczy, nie mógł się na to patrzeć, używając oczywiście takiego języka antropologicznego, to jest antropomorficznego. Taki nurt także istnieje. Pojawiają się takie wypowiedzi, także wierzących Żydów, którzy mówią, oczywiście, tak, nadanie sensu temu wydarzeniu, także sensu współodkupieńczego, jest w jakimś stopniu jego usprawiedliwieniem. No, na pewno nie współodkupieńczego, no to znaczy, bo nie w kategoriach żydowskich, prawda? Można mówić o jakimkolwiek odkupieniu. Natomiast myślę, że to stwierdzenie tej różnicy nie jest problemem, przynajmniej dla mnie, tak jak ja patrzę na relacje chrześcijańsko-żydowskie, bo nie widzę absolutnie żadnego powodu, dla którego mielibyśmy się zgadzać w tej sprawie, dla którego miałyby nie istnieć różnice tutaj. Kończąc naszą rozmowę, potrafi pan sobie wyobrazić taką sytuację, w której na te głębokie intuicje Jana Pawła II, te gesty, można powiedzieć, zostają w dalszym rozwoju Kościoła może niekoniecznie odrzucone, ale powiedziałbym, zostaje zmieniony ich kierunek. Na przykład następuje powrót do, nie chcę mówić o nauczaniu pogardy, bo no, to sobie trudno wyobrazić, ale następuje powrót do takiej mocno florenckiej doktryny Kościoła i bardzo mocne eksponowanie tej tezy, że poza Kościołem i poza Chrystusem nie ma zbawienia i w związku z tym judaizm oczywiście jest ważnym fenomenem religijnym, no ale nie jest fenomenem zbawczym. Już mówiliśmy o tym, że poza Kościołem, poza Chrystusem można różnie rozumieć, bo za świętym Ireneuszem, gdzie Duch Święty, tam Kościół, a jeśli uznajemy ślady Ducha Świętego i tak dalej. Mówię zupełnie celowo o takim ekskluzywnym rozumieniu, które także mieści się wewnątrz chrześcijańskiej ortodoksji. Znaczy, nie wyobrażam sobie, to znaczy ja mam głębokie przekonanie, że II Sobór Watykański był wspaniałym darem Ducha Świętego dla Kościoła w naszych czasach i że to otwarcie dialog nie jest tylko okresowym otwarciem, jakąś metodą, którą należy stosować w szczególnym momencie historycznym, ale jest to odkrycie, że elementem tożsamości katolika dzisiaj musi być dialog, że nie ma przeciwstawienia między dialogiem a tożsamością, że, jak mówię, wyrazem tożsamości jest dialog i w tym sensie nie jestem w stanie wyobrazić sobie sytuacji, w której nastąpiłoby takie powrotne zamknięcie się w oblężonej twierdzy. Zbigniew Nosowski, dyrektor programowy Laboratorium Więzi, redaktor naczelny miesięcznika Więź, a także były współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę, a państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, mówi państwu Tomasz Tartakowski. Dziękuję bardzo. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego.